Witamy bardzo serdecznie Państwa na konferencji prasowej, która inauguruje w naszym okręgu kampanię wyborczą Komitetu Wyborczego Lewicy. Ponieważ bardzo mocno szanujemy integralność całego naszego okręgu, zrównoważony rozwój jest również jednym z naszych priorytetów, stąd też obecna konferencja jest trzecią, która się odbyła w dniu dzisiejszym. Wcześniej podobne konferencje z kandydatami odbyły się w Grudziądzu i w Toruniu. Żeby nie przedłużać, przekażę głos liderowi listy Lewicy w okręgu numer 5, Robert Kwiatkowski. Proszę bardzo. Tak jest. Dzień dobry, ponownie witam, witam serdecznie. Przyjeżdżamy z Torunia, a wcześniej z Grudziądza i wszędzie głosimy tą samą, nie chcę powiedzieć dobrą nowinę, żeby nie było podtekstów, ale ważną wiadomość, ważną informację. Nasz blok, blok Lewicy, jako główny postulat programowy uznaje zaproponowanie państwu, to znaczy wyborcom, za państwa pośrednictwem europejskiego państwa dobrobytu. Co to znaczy? Co to jest? To jest państwo, które zostało wymyślone jakiś czas temu przez europejską socjaldemokrację i w naszych polskich warunkach oznacza ono, a takie są nasze konkretne propozycje, zwiększenie płacy minimalnej, oznacza emeryturę obywatelską na poziomie 1600 zł, oznacza gruntowną przebudowę i reformę usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia. Nie godzimy się, szanowni państwo, z taką oto sytuacją, w której wielu ludzi odchodzi z aptek dlatego, że nie stać ich na wykupienie recept przepisanych przez lekarzy. Mamy z tym do czynienia niepokojąco często i dlatego postulujemy, żeby każdy lek refundowany, lek wypisywany na receptę, nie kosztował obywatela więcej niż 5 zł. To jest pozycja w naszym planowanym budżecie dość znacząca, bo zakłada wydatek rzędu około 6 miliardów złotych, czyli 10% zakładanych dodatkowych wydatków. Planujemy to na około 60 miliardów złotych, ale uważamy, że warto. Tak samo jak warto zatroszczyć się o stan i kondycję służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w tej służbie zdrowia pracują, i lekarzy, i ratowników medycznych, i pielęgniarzy, i pielęgniarek, i tak dalej, i tak dalej. Służba zdrowia, tak jak wszystkie inne służby publiczne, cała sfera budżetowa, zasługuje na dofinansowanie, bo nie godzimy się dłużej na tanie, na dziadowskie państwo, a zbyt często nadal mamy z tym do czynienia. Mówiąc w skrócie, my staramy się zwrócić uwagę w naszym i planowaniu budżetowym, i w programie na to, co wspólne, na to, co dla wszystkich, a nie tylko dla każdego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudniejszy argument i trudniejszy program niż ten, który zakłada bogate transfery socjalne, w którym każdy dostaje coś, dostaje dodatkową emeryturę, czy dostaje 500 zł na dziecko, ale uważamy, że polskie społeczeństwo dojrzało już do takiej sytuacji, w której oprócz tego, że mamy coś dla każdego, myślimy o tym, żeby coś było dla wszystkich. Mówiąc kolokwialnie, no nie wystarczy, że weźmiemy jakiś transfer, zasiłek socjalny, weźmie każdy, a potem spotkamy się na szpitalnym oddziale ratunkowym i nie będzie komu leczyć, bo zabraknie lekarzy, którzy wyjechali, bo odejdą pielęgniarki, których średnia wieku jest bardzo wysoka, i tak dalej, i tak dalej. Musimy dbać i o to, co dla każdego, i o to, co dla wszystkich. Jednym słowem, wspólnota. Z takim przesłaniem idziemy do wyborów, ale to nie jedyny element naszego programu. O przedstawienie kolejnych. Prosiłbym kolejnych kandydatów z naszej listy, z listy Lewicy. Na drugim miejscu jest pani poseł Joanna Schöring-Wielgus i ją prosiłbym o zabranie głosu.
Kilka tygodni temu, kiedy zawiązywała się Lewica, powiedziałam wyraźnie, że Lewica jest potrzebna i będę tę Lewicę wspierała. I dzisiaj, jako posłanka niezależna, z rekomendacji Wiosny, będę zajmowała drugie miejsce na liście Lewicy i jestem dumna z tego, że w jakiś sposób będę mogła się przyczynić do tego, aby Lewica weszła do Sejmu. Powiem Państwu o dwóch punktach, które uważam za bardzo istotne, a które padły na ostatniej konwencji Lewicy w Warszawie. Lewica zadba w pierwszej kolejności o praworządność, czyli zrobi porządek z tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. A Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do totalnego bałaganu, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce. Lewica na pewno doprowadzi do tego, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości to będą dwie odrębne funkcje. Lewica doprowadzi do tego, że Krajowa Rada Sądownicza, Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy to będą instytucje, które będą niezależne od polityków. I przede wszystkim Lewica, jako jedyna partia, nie zawiedzie Polek i Polaków i postawi pod Trybunałem Stanu ministra Ziobro i premiera Morawieckiego, a być może i prezydenta Andrzeja Dudę, czyli te wszystkie osoby, które łamały konstytucję i łamią polskie prawo. Drugim kolejnym bardzo ważnym punktem jest świeckość państwa. Nie może być tak, że w Polsce, w środku Europy, w kraju od w zasadzie 30 lat, w naszym kraju od 30 lat, Kościół ma uprzywilejowaną pozycję pod każdym względem. Ja tutaj mam ze sobą taki jeden punkt, który Lewica będzie chciała zrealizować. To są kasy fiskalne dla księży. Szanowni Państwo, ja ostatnio analizowałam to, w jaki sposób księża się rozliczają. Okazuje się, że tak naprawdę w Polsce super jest być księdzem, bo się nie płaci za bardzo podatków, płaci się bardzo małe rachunki, ubezpieczenie jest z funduszu kościelnego itd., itd. My że które są na przykład dawane na tacę, albo są przekazywane księżom, nie wiem, za komunię, za ślub, będą pieniędzmi, które będą widniały w kasie fiskalnej. To wszystko musi być policzone. Kościół nie może być instytucją ponad prawem, a księża muszą być dokładnie tak samo rozliczani, jak fryzjerka, jak taksówkarz, jak każdy pracownik, który płaci ZUS i płaci podatki. Lewica również wyprowadzi religię ze szkół. Te wszystkie pieniądze, które teraz są przeznaczane na lekcje religii, powinny być przeznaczone chociażby na edukację seksualną albo edukację obywatelską. I Lewica doprowadzi do tego, że będziemy mieli rzeczywisty rozdział Kościoła od państwa. Jeszcze jeden bardzo ważny postulat. Zlikwidujemy fundusz kościelny. Nie może być tak, że 1 600 000 000 zł jest przeznaczone właśnie dla księży. Te pieniądze można zupełnie inaczej dobrze rozdysponować, chociażby właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, na edukację w szkole czy tego typu działania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Marek Rozpłoch, trójka na liście Lewicy z Torunia. Chciałbym powiedzieć o takich dwóch punktach. Jednym punktem jest punkt związany z misją Lewicy właściwie od zarania jej dziejów, którym jest walka z wszelkiego rodzaju wykluczeniami. Walczymy z wykluczeniami osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Walczymy też z wykluczeniami osób innej od większościowej orientacji seksualnej. W związku ze wsparciem dla osób starszych chcemy wprowadzić minimalną emeryturę, która będzie czymś bardzo podobnym do płacy minimalnej. Minimalna emerytura zacznie się od poziomu 1600 zł i będzie wzrastała wraz z płacą minimalną w kolejnych latach. Osobami z niepełnosprawnościami chcemy się zająć poprzez głęboką reformę systemu wspierającego ich życie i funkcjonowanie opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wydając na to odpowiednio duże pieniądze. Osobami
o odmiennej od większościowej orientacji seksualnych, będziemy dbać w taki sposób, że poczują się równe, równie, tak samo traktowane jak wszyscy inni i będzie zagwarantowana równość małżeńska, będą zagwarantowane związki partnerskie, takie same dla osób hetero i nieheteronormatywnych. A drugim naszym punktem bardzo istotnym, o którym już bardzo krótko, to ochrona środowiska, którą przede wszystkim chcemy, o którą chcemy walczyć przede wszystkim stawiając na odnawialne źródła energii i na to wydając bardzo duże środki z budżetu. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość przed poprzednimi wyborami trafnie zdiagnozowało, że jednym z zagrożeń dla Polski jest kryzys demograficzny. Usłyszeliśmy, że rozwiązaniem tego problemu ma być tak zwane 500+. I o ile nie negujemy transferów socjalnych, bo uważamy, że są one potrzebne, być może w innej wersji, natomiast uważamy, że żeby poprawić sytuację demograficzną w Polsce, potrzebne są dwie inne rzeczy. Przede wszystkim należy poprawić warunki mieszkaniowe, o czym zaraz powiem, ale również i stabilizację na rynku pracy. Bo niestety bez tych dwóch rzeczy młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie z obawami, że nie będą w stanie zapewnić właściwego, godnego życia swojemu potomstwu. I właśnie we Włocławku, szczególnie we Włocławku, wiemy, jak ważna jest odpowiedzialna polityka mieszkaniowa. Włocławski Sojusz Lewicy Demokratycznej już od lat o tym mówi, proponuje rozwiązania, a teraz również wziął odpowiedzialność i realizuje. Przyszedł również czas, żeby Lewica w całej Polsce podjęła to wyzwanie i zaproponowała odpowiedzialny, rewolucyjny program mieszkaniowy i taki dzisiaj również mamy. Chcemy, aby w latach 2021-2031 powstały 2 miliony mieszkań, 2 miliony mieszkań, które będą dostępne dla Polaków we właściwym, odpowiedzialnym finansowaniu. To znaczy, żeby to nie były ceny takie, jak dzisiaj mamy na rynku prywatnym, rynku lokalowym, gdzie we Włocławku, w mieście średniej wielkości, gdzie ceny zaczynają się od 4000 za metr za mieszkanie w stanie deweloperskim. My wiemy doskonale, że młodych ludzi w większości na to nie stać, dlatego będziemy proponowali utworzenie, przekształcenie jednej ze spółek w spółkę, która zadba o budowę mieszkań, których późniejszy koszt nie będzie większy niż 20 zł za metr kwadratowy. Podkreślam, nie będzie większy, być może również i mniejszy, ale również i w preferencyjnym kredycie maksymalnie do 3%. Państwo ma nie zarabiać, państwo ma umożliwiać właściwe instrumenty do tego, żeby rodzina się rozwijała i właśnie dlatego będziemy jako Lewica doprowadzimy do tego, że te mieszkania nie będą budowane po to, żeby zarobić, ale po to, żeby po prostu oddać je po tych cenach, za które zostały zbudowane. Szerzej o tym programie oczywiście będziemy mówić, a już dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na szereg konferencji, które będę organizował w trakcie kampanii wyborczej. Będziemy rozmawiać i o programie tym ogólnopolskim, ale również o równie ważnym dla nas programie włocławskim, bo wiemy doskonale, że Włocławkowi brakuje silnej reprezentacji parlamentarnej, nie tyle ilościowej, o ile jakościowej i wiem, że ta drużyna, która stoi teraz za mną, a której przyjemność mam być częścią, na pewno to zapewni. Dziękuję Państwu. Faktycznie jest to szansa na stworzenie państwa prawdziwego, państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego i na pewno drużyna, która stoi przed Wami, będzie o ten program i o te postulaty walczyć i je zrealizuje i je wdroży. Ale jest z nami również kandydat do Senatu, wielokadencyjny poseł, wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, który ubiegać się będzie w najbliższych wyborach o głosy mieszkańców Włocławka i okolic w okręgu senackim. Może poprosimy Jerzego Wenderlicha o słów kilka. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Krzysztofowi Kukuckiemu za tak życzliwe przedstawienie mojej osoby.
Szanowni Państwo, oczywiście program Lewicy jest szeroki, precyzyjny i budzi respekt, budzi zaufanie i budzi nadzieję. Ale chciałbym na początku powiedzieć, że przede wszystkim ta mocna drużyna Lewicy, która ubiegać się będzie o mandaty w Sejmie, ona kandyduje z takim przesłaniem, że polityka to nie żart. Polityka to odpowiedzialność za zdrowie, za bezpieczeństwo, za standard życia Polaków. Chcemy skończyć z państwem obietnic. Chcemy rozpocząć wreszcie, by Polska stała się krajem spełnień dla milionów Polaków, którzy na to czekają. Ci, którzy rządzą wśród wielu obietnic, nie obiecywali przecież tego, że za tych rządów Polacy będą żyć krócej, ich życie będzie się skracać. Tak się niestety stało. Jest to rzeczywiście wielki dramat, a powodem tego jest drożyzna, wzrost cen żywności, przede wszystkim trudności w dostępie do lekarza i drożejące lekarstwa. Chcemy to odwrócić. Polacy muszą żyć dłużej i tę tendencję, która została zachwiana, trzeba absolutnie odwrócić. Cieszymy się z każdego spełnienia socjalnego, cieszymy się z 500+, ale ubiegamy się o mandaty również po to, żeby 500+ znaczyło 500+. To musi być świadczenie waloryzowane. Dziś, o czym autorzy tego pomysłu nie mówią, to jest już naprawdę marny grosz. Zamiast tego 500+, właśnie przez drożyznę, przez dużą inflację. Chciałem też powiedzieć, że przestaniemy igrać z losem Polski poprzez kłótnie, które są wczynane na forum Unii Europejskiej. Kontakty z Unią Europejską to nie ring bokserski, to nie mata do zapasów. Jesteśmy gotowi i mamy w tym dobre doświadczenia, bo wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej, by z Unią Europejską dobrze rozmawiać w interesie Polski i Polaków. Chciałem przytoczyć jeden fakt, kiedy w tej nowej perspektywie budżetowej, w tych środkach, które Polska powinna otrzymać, w całym budżecie Unii Europejskiej jest 10% środków więcej. Tymczasem w tych planach dla Polski jest 10% środków mniej. Tupiąc, krzycząc, wyrywając sobie włosy z głowy, nie osiągnie się sukcesów na europejskim forum. Wiem, bo sam wiele takich międzynarodowych rozmów prowadziłem w zgodzie i spokoju. I wtedy przychodzą tylko dobre rezultaty, wtedy przychodzą dobre owoce, na które Polacy czekają. Nie możemy też igrać losem rolników i mieszkańców wsi. Może się okazać, że te dotacje dla rolników będą mniejsze. My uważamy za błąd, że one nie są większe. Wykorzystamy każdą naszą szansę w Unii Europejskiej poprzez umiejętność dialogu, żeby podwyższać te wyliczenia i te dopłaty, które rolnikom się należą. Nagrodzenia. Od przyszłego roku chcemy, aby minimalna pensja wynosiła 2700 zł, a w sferze budżetowej, w budżetówce, w sektorze publicznym ta kwota powinna być jeszcze wyżej. My proponujemy 3,5 tysiąca zł, ponieważ jeżeli chcemy, żeby obsługiwali nas dobrzy urzędnicy, uczyli nas dobrzy nauczyciele, czy leczyły dobre pielęgniarki, no to musimy dobrze tych ludzi wynagradzać. Kolejnym postulatem w zakresie polityki zatrudnienia jest wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, tak aby państwo stało po stronie pracownika, stało na straży praw pracowniczych. I od siebie mogę powiedzieć, no ja mam 28 lat, umowy śmieciowe są obecnie plagą, standardy zatrudnienia są, delikatnie mówiąc, różne i chcę walczyć w Sejmie o to, abyśmy my,
to pokolenie moje jednak mieli godne warunki pracy.